Hej, witam Was serdecznie z tej strony Halak. Słuchajcie, postanowiłem zrobić tutaj z kilkoma widzami. Jak widzicie, mam trzech tutaj pomocników. Robimy test górnej płyty tego właśnie czołgu, czyli E50. Podobno ma on buffa i jest aż 150 mm, co powinno być absolutnie nieprzebijalne dla tych czołgów. Najpierw zrobimy test na zwykłej amunicji. Uwaga, zaczynamy. Pierwszy, jak widzicie, jest Ding Dong. IS-3 strzela jako pierwszy. Drugi strzał jest Ding Dong, chociaż kolega chyba w lufę mi trafił. Trzeci strzał jest Ding Dong. Teraz Ferdynand, który ma penetrację chyba 240 coś. Jedziemy. Pierwszy Ding Dong. Nie wiem, kto to jeszcze strzelił i po co. Dobra, mamy pierwszy Ding Dong. Teraz musimy się przeładować. Ding Dong, jak widzicie, Ferdek z normalnej pestki nie może przebić górnej płyty tego czołgu. Od razu powiem, że dolną płytę sprawdzaliśmy i można przebić. Czyli być może to się potwierdzi. Zobaczymy. Ok, i teraz mamy E5. Teraz E5. Pierwszy strzał Ding Dong w górną płytę. Słuchajcie, E5 to jest, przypominam wam, czołg 10 poziomu. Ma topowe działo 10 poziomu. To są na razie zwykłe pestki. Drugi strzał jest Ding Dong. To by oznaczało naprawdę duży buff, bardzo duży buff dla tej płyty. Przepraszam Was, że to tak skacze. Teraz tak. Wszyscy ładują złoto. No rzeczywiście. Nie ma. Dobra. IS-3 strzela złotymi pestkami w górną płytę. Ding dong. Pierwszy strzał. Przypominam, że IS-3 na złotej pestce ma chyba ponad 270 penetracji. Następnie Ding Dong. Kolejny strzał. I kolejny, ostatni strzał. Uwaga. Ding Dong. Ok, teraz Ferdynand. Ferdynand ma 311 na złotej pestce. Jak widzicie, jest przebicie górnej płyty złotą pestką. Jedziemy dalej, zobaczymy, co będzie dalej. Czy jakiś Ding Dong się zdarzy, czy też wszystkie będą przebicia. Ding Dong. I teraz trzeci strzał z Ferdynanda. Uwaga. Ale gdzie on mnie trafił? Dobrze. Wtrafił mnie w wieżę chyba. Zobaczymy, jeszcze jeden strzał Ferdynand niech strzeli. No dawaj, dawaj, strzelaj kolego, strzelaj, strzelaj. Jest Ding Dong. Jeszcze raz spróbuję. Zobaczymy, czy mnie zniszczy, czy mnie nie zniszczy, czy będzie jakiś Ding Dong. Ale kurczę, nie trafił, no Jezu. A może i trafił. Dobra, może mnie zniszczy. To E5 nie będzie sensu robić, ponieważ E5 ma 340 aż penetracji. Jest Ding Dong. Ok,
Czyli mniej więcej na złotej pestce Ferdi czasami przebija, czasami nie przebija. No teraz E5 na pewno mnie zniszczy. Dobra, znowu był ding dong otwertka. E5 powinien mnie zniszczyć. Tak jest. Ale to jest aż 340, słuchajcie, na złotej pestce, więc tutaj no nie przesadzajmy. Co mogę wam powiedzieć? Chyba potwierdza się to rzeczywiście. Mamy buff dla czołgu E50 do tej głównej płyty. Ona ma penetrację, przepraszam, ona ma grubość 150. Bardzo jest to możliwe. Jeżeli to jest prawda, to widzicie jaki jest efekt. Ferdynand po załadowaniu złotej pestki, czyli penetracji 311, ma mniej więcej pół na pół, nawet może z przewagą ding-dongów. Także jest to super wiadomość dla posiadaczy E50. Chyba w pewnym stopniu ma osłodzić nam to, prawda, wiecie, tego nerfa. No dobra, to by było tyle, taki krótki test. Żegnam się z wami i do usłyszenia.